wpierdzielę się, czy się nie wpierdzielę. Ja pierdzielę. Czuję się dzisiaj, jakbym miał dzień wolnego. Znalazłem jakąś starą, zasypaną oazę piachem. Tak wyglądał mój nocleg. Pszam do prosodu. Pam do prydu. Fa. Pam. Pam do przodu. Pam. Do. Dzisiaj chciałam wam przedstawić osobę wyjątkową, ale nie będę za dużo opowiadać, bo myślę, że opowie o sobie sam. Dobby tutaj grzecznie czeka. Bella już wystrzeliła do przodu. Czekamy, kto tu do nas przyjedzie. Siema, siema! Polska! Świnoujście! Ja, mój rower i spotkanie, które zaraz ma się właśnie odbyć z podróżnikami, których poznałem będąc w Iranie, ale poznałem ich tylko przez internet. Pcham do przodu! Taki kanał prowadzą i umówiliśmy się, że jak będziemy w Polsce, no to się zgadamy. No i już widzę, jest Sandra, która mnie oczekuje. I zaraz pewnie pojawi się gdzieś jej partner, z którym będziemy sobie rozmawiać. Hej, cześć, hej. Cześć Sandra. Fajnie poznać. Miło cię poznać. O, hej. Podróżnicy spotykają się w Polsce. Tak to bywa, ale fajnie, że w ogóle mamy taką okazję. Tak. Bo wy podróżujecie bardzo dużo i rzadko bywacie tutaj chyba na tej naszej polskiej ziemi. Więc no tym bardziej ja jestem prosto z tripa. Tydzień temu wysiadłem z samolotu i już mamy takie spotkanie. Tak. Kozak. A chcę powiedzieć, że znamy się do tej pory tylko z internetu. Po prostu żeśmy się skomunikowali. Właśnie tak robią podróżnicy. Jak nie mogą czegoś załatwić, jakieś trzeba im informacje, to pytają się innych podróżników i w ten sposób poznaliśmy się online. A dzisiaj po raz pierwszy widzimy się na żywo i oboje nagrywamy, bo prowadzimy oboje vlogi. Tak więc tak śmiesznie trochę. Śmiesznie, ale będziemy mieli fajną pamiątkę. I tak jak właśnie Sandra mówi, ktoś, kto podróżuje i jest już troszeczkę w tym świecie zakorzeniony, korzysta z informacji. Ja się o was dowiedziałem przez ludzi, którzy oglądają moje posty i moje relacje, że mam problemy z dotarciem do Pakistanu. Ktoś napisał, zapytaj tu, zapytaj tu, zapytaj. No to wysłałem pytanie i tak się właśnie poznaliśmy z Sandrą. I, no i tyle, siadamy gdzieś, zaraz sobie pogadamy, znajdziemy jakąś fajną miejscówkę. Najpierw tylko powiedz mi o tym swoim rowerze, którym przejechałeś już pół świata, prawda? Powiedz mi. No to jest taki mocno spersonalizowany rower. Gdzieś sobie wymarzyłem mój rower, którego używałem do tej pory. Już zużył się dosyć mocno i tereny, w które jeżdżę, wymagają troszeczkę lepszego sprzętu, bardziej wytrzymałego, więc zamówiłem ramę, koła, napęd, wszystko jest jakby pod moje dyktando zrobione. Rower wytrzymał bardzo duże obciążenia, wytrzymał Karakorum Highway. A tam się dzieje naprawdę sporo. To wszystko u ciebie na kanale. Jak się nazywa twój kanał? Paweł Małaszko, wystarczy wpisać Paweł Małaszko w internet, gdziekolwiek, YouTube. Tu mamy małą przerwę, chodź. Jest za to strażniczka lasu, dobrze, idziemy w las. Pieski trochę się wyganiają, a my sobie poopowiadamy o tych naszych podróżach i wymienimy się doświadczeniami. Mam nadzieję, że będziecie wy mogli skorzystać z moich doświadczeń, a ja
z waszych, bo wasze są przeogromne. No, ja cię proszę, ale cały szacun, ja po prostu będą owocne. Jestem pełna szacunku do twoich podróży, tak więc dzięki. Wow, super. Śmigamy. No to co mi powiesz? Powiedz, co chcesz powiedzieć o sobie. Co chcę powiedzieć? Matko Boska, co mam mówić? Jesteśmy w tematyce podróżniczej, więc myślę, że w tym kierunku powinniśmy. Jak to się zaczęło? Jak to się zaczęło? Wiesz co, pasję do podróży już mam od bardzo dawna. Natomiast kilka lat temu wymarzyłem sobie, że zrobię coś szalonego w moim życiu, że pojadę w przepiękną wyprawę. Miała być to podróż na zamarznięty Bajkał. Rowerowa. Wszystko się posypało, bo COVID, bo później nie dostałem wizy z wiadomych powodów, już nie mogłem wjechać i postanowiłem, że zrobię pierwszy duży projekt jako pierwszy w historii. Tak mi się udało. Człowiek, zimowa wyprawa rowerowa dookoła Polski. Zrobiłem ją 3 lata temu i już od tamtej pory wór się rozwiązał. I tysiące kilometrów przewalone na rowerze. Nie chce mi się wracać do domu w ogóle. Super, a powiedz mi, w jakich krajach byłeś? Tak jakby ktoś ciebie nie znał w ogóle, to tak w wielkim skrócie twoje wyprawy. Rowerowe? Tak. No to rowerowe, jeśli chodzi o kraje, no to lecimy. No Polskę muszę wymienić, bo 5000 kilometrów na rowerze po Polsce to już trzeba chyba zaliczyć. Ukraina. Rumunia, Bułgaria, Turcja, Iran, Pakistan. To na razie tyle, ale niektóre z tych krajów są tak ogromne, że moglibyśmy pół Europy wrzucić do tego wora i to trzeba przejechać. No, zgadza się, ja mam pełen szacun. Chciałam tylko powiedzieć, że ja nie lubię jeździć na rowerze. Taki mały problem, ale to nie problem, słuchaj. Opowiadamy o naszym ulubionym kraju, który jest? Oczywiście Iran. Dlaczego? I piękni ludzie. W ogóle tam to jest magiczne miejsce. Ten Iran jest przeklinany na całym świecie przez wszystkich ludzi. Wiadomo, z powodów politycznych. Natomiast ja, takie jest moje zdanie. I Sandra jakby też to potwierdziła w naszej rozmowie, że tak pięknych ludzi z takim bogatym sercem no nie ma nigdzie chyba na świecie. Jedna z takich moich historii właśnie, wyjechałem z miasta Jazd. Zaplanowałem na ten dzień przejazd tylko około 50 km do małej takiej mieściny. Akurat jeszcze by przyszła burza piaskowa, bo przez pustynię jechałem, przyszła burza piaskowa, zasypany cały czas mi się obsunął, totalnie było wszystko do dupy. No i wjechałem do miejscowości, zatrzymałem się na skrzyżowaniu, przy skrzyżowaniu i jakiś hostel chciałem znaleźć. Nie chciałem nigdzie spać na zewnątrz, pod namiotem chciałem znaleźć hostel. Podjeżdża samochód, wysiada dwóch młodych ludzi. Cześć, cześć, jesteśmy rowerzystami. Masz gdzie spać? No nie, nie mam, właśnie szukam. No wiesz co, bo my mamy takie puste mieszkanie rodzinne, to możesz tam sobie zamieszkać. Normalnie sznurówki mi się wyprostowały, nie wiedziałem, co mam zrobić. Pojechałem, sprawdziłem to mieszkanie, wszystko się zgadzało. Chłopaki pojechali jeszcze do Jazd, wrócili, przygotowali super kolację. Na drugi dzień zostałem zaproszony do jeszcze innej zaprzyjaźnionej rodziny na śniadanie, takie typowo irańskie. Piękni ludzie, piękne historie i no po prostu to jest nie do opisania, to jest magia, to jest to, co powiedziałaś, człowiek jadąc, wyjeżdżając z Iranu, w człowieku zmienia się wszystko i każdy punkt widzenia na sprawy jakby ludzkie i obcowania z drugim człowiekiem, już na wszystko człowiek patrzy zupełnie inaczej. Tak, na każdy kraj, to dokładnie co powiedziałam, że po Iranie każdy kraj
oceniamy przez pryzmat Iranu, porównujemy do Iranu, jak tam było i po prostu no to po prostu zmienia. To zmienia nie tylko jak my oceniamy, ale też jak my jesteśmy. Na przykład ja od nich się bardzo dużo nauczyłam i po prostu chcę być tak życzliwa i dobra jak oni. Niesamowici ludzie, dokładnie. I to jest fantastyczny wzór do naśladowania. I słuchajcie, ci ludzie naprawdę nie mają tam łatwo, bo myślę, że możemy o tym mówić. Ja już wyjechałem z Iranu. Nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał. Ludzie mieli takie przesłanie do mnie. Słuchaj, jak pojedziesz do tego swojego kraju, aż mi ciarki przychodzą teraz bez kitu. Powiedz ludziom, że mamy tu źle. Powiedz, że chcemy zmian, że potrzebujemy pomocy z zewnątrz, bo sami sobie z rządem nie damy rady. Tak do mnie ludzie mówili i to są niesamowite historie. I w tym wszystkim, właśnie w tym całym trudzie, jaki oni tam znoszą, w tym... nie wiem, nie wiem nawet jak mam to ująć, ale w tym całym trudzie, jaki tam mają, potrafią być pięknymi ludźmi, dzielić się, pomagać sobie nawzajem, być życzliwym. To są niesamowite historie. Tak, podpisuję się dwoma rękami. Ja też miałam takich ludzi, którzy mnie zaczepiali na ulicy, w parku, nie wiem, na mieście, i jak widzieli, że nagrywam, to mówili, pytali się, nagrywasz, będziesz robiła film? Bardzo proszę, powiedz wszystkim, jak tutaj jest naprawdę, jacy my jesteśmy, że my tak nie chcemy, że nie jesteśmy tacy, jakby to, co się mówi o Iranie w mediach. No. Niesamowite właśnie jest jeszcze to jest to, o czym podkreśliłem, że w tak trudnej sytuacji, w jakiej oni są i w jakiej oni żyją, potrafią być tak życzliwi i tak otwarci i pomocni dla drugiego człowieka. I wiedzą, że my, czyli świat zewnętrzny, no bo tak to nazwijmy, oni są całkowicie izolowani, mamy o nich złe zdanie, a oni mimo wszystko sami ludzie chcą to zmieniać. Chcą zmieniać swój obraz i wizerunek na świecie. Po prostu przekazują nam takie informacje. Tak to wygląda. Dokładnie tak. Aż nawet już nie wiem teraz co mówić. Po prostu, kurczę. No, piękni ludzie. I ja polecam wszystkim. Ale też trzeba mieć taką pewną wrażliwość i właśnie wiem, że ty ją masz. I jakby taką otwartość na ludzi, bo też jakbyś nie skorzystał z tych zaproszeń, prawda? No to byś nawet nie wiedział, nie mógł zaznać tej gościnności, bo my spotkaliśmy też takich ludzi, którzy byli zdziwieni, że my żeśmy poszli do kogoś domu, żeśmy się nie bali, że wiesz, po prostu. Natomiast właśnie jak ty jesteś otwarty, to można naprawdę dużo tam od nich skorzystać, zobaczyć, poznać i tak jak mówię, to zmienia człowieka praktycznie na całe życie, moim zdaniem. Dokładnie. To nasze wolne podróżowanie, bo mimo wszystko wy podróżujecie samochodem, ja podróżuję rowerem, czyli jakby jeszcze troszeczkę wolniej od was. No ale mimo wszystko nie przemieszczamy się samolotami cyk, cyk, cyk z miasta do miasta. Cześć, czapka. Ja uważam, że my powinniśmy korzystać z takich dobrodziejstw właśnie tego naszego wolnego podróżowania. Ja może jeszcze później troszeczkę powiem, jak ja postrzegam wyprawy, jak ludzie się mnie pytają. Musimy to wykorzystać, jeżeli chcemy poznawać świat, a po to jedziemy w podróż. Nie po to, żeby tylko oglądać widoki i zrobić zdjęcie i film. Jedziemy po to, ja przynajmniej, żeby poznawać świat, inne kultury i ludzi. U nas psy, a tu cielaki się wyprowadza na spacer. Cia. A mam takie pytanie. Powiedz, co jest najtrudniejsze w tym podróżowaniu? Podróżowaniu w ten sposób na rowerze. Najtrudniejsze? No. Ja myślę, że wszystko trzeba ułożyć w głowie, bo jednak to są długie i ciężkie wyprawy i bardzo często przychodzą, albo może nie przychodzą, tylko człowiek staje w kryzysowych sytuacjach i momentach i tutaj wszystko rozgrywa się w głowie. To trzeba mieć tutaj naprawdę poukładane, reszta jest do ogarnięcia.
Wow, ja to sobie nawet nie wyobrażam, wiecie? Ludzie tak mówią, że o, macie odwagę, że właśnie nie mamy tego komfortu, nie? Że czemu nie podróżujemy vanem? My mamy pełen komfort w porównaniu do podróżowania, słuchajcie, w ten sposób, zobaczcie. Ja domyślam się, że tu normalnie masz samodzielne sakwy, tory i tak dalej, no. Ale ile kilogramów tam się mieści? Cały zestaw z rowerem to jest ponad 50 kilo i... Ja często jakby robię takie porównania sobie i obrazuję, jak to wygląda w przypadku podjazdu pod jakieś przełęcze. W ciągu jednego dnia trzeba wjechać na przełęcz w ilości pięter, załóżmy, nie wiem, 500 pięter z dwoma workami cementu na plecach. No tak to trzeba sobie gdzieś tam obrazować i to się robi w przeciągu 4-5 godzin. I przemierza się kilometry jeszcze do tego, nie? Wow! A potem odpoczywasz? Po takim, na przykład jak masz taki trudny podjazd, jakaś trudna część, to musisz potem sobie zrobić jakiś taki, no nie wiem, dzień przerwy. Wiesz co, robiłem sobie jak w Iranie, nie licząc przymusowego postoju, ale to już na wyjeździe do Pakistanu w Iranie, zrobiłem sobie chyba jeden dzień przerwy na 2500 kilometrów. Dzienny największy przejazd miałem w górach z przełęczą 2500 km i tego dnia zrobiłem najdłuższy przejazd w moim życiu, 208 km z przełęczą na 2500, więc no trzeba ogarniać. No, czapki z głów, po prostu czapki z głów, słuchajcie. Ale to wszystko jest głowa, to wszystko jest głowa. Fizycznie jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo znieść, bardzo dużo znieść. Ale trzeba mieć poukładane w głowie. I miałem moment załamania na tej wyprawie. Musiałem się zbierać w głowie, poukładać wszystko. I też Iran, piękny kraj, do którego na pewno będę chciał wrócić. Na pustyniach po, nie pamiętam, półtora dnia jechałem totalnie po niczym. Płasko, nic, ani słupa jednego, nic, kompletnie nic. I ta ogromna przestrzeń i w pewnym momencie poczułem się, jak się kurczę, taki robię się coraz mniejszy. Ta przestrzeń zaczęła mnie po prostu przytłaczać i musiałem się zatrzymać, pół godziny resetu, w głowie wszystko poukładać, popatrzeć, złapać jakąś perspektywę, w tym przypadku to był jedyny przedmiot, to był rower, popatrzeć, usiąść, popatrzeć na rower, zmniejszyć tą optykę trochę i poustawiać trochę klepki w głowie, bo niby taka pustynia może jednak gdzieś człowieka trochę zmiażdżyć, no. Ja powiem od razu, że my też nie lubimy pustych przestrzeni. Wiele osób się zachwyca pustynią i tak dalej, ale wiecie, właśnie na dłuższą metę to ciężko jest. To jakby, ja zawsze mówię, że widzimy nic. Widzisz nic, po prostu jest nic. I naprawdę dużo lepiej jest widzieć coś. Tu dzisiaj jesteśmy w takim byle jakim lasku, bo jest najmniej sprzyjająca pora roku, no i po prostu mamy co mamy, ale już to jest lepsze niż po prostu takie nic. I jesteśmy w Polsce. No jesteśmy w Polsce, tak. No, dokładnie. Na koniec zimy, więc po prostu... Generalnie jest ci zimno? Tak, przyzwyczajony jestem trochę do zimy. A, już jesteś, bo my żeśmy się chyba odzwyczaili, wiesz, tak więc kurczę ciężko znoszę. Dobra, idziemy chyba, pójdziemy na herbatę. Idziemy. Wyjeżdżam już na przełęcz Hundjarab, granica Pakistanu z Chinami. Z informacji, jakie dostaję tutaj od tubylców, wszyscy mówią, że nie wjadę, bo jest dużo śniegu. Na 60 tam którymś kilometrze się zaczyna i jest ciężko. Zobaczymy. Ja próbę podejmuję. Najwyżej zrobię zawijkę. I tak jestem szczęśliwy już, że wszystko mi się tutaj, prawie wszystko mi się poukładało i dużo zobaczyłem. Karakorum to piękne miejsce. Polecam każdemu. Nagramy, proszę bardzo, proszę bardzo. I ta, która teraz robiła sobie tyle hałasu i nie pozwoliła ci praktycznie wejść do domu. Aż tak było źle? No. No, pani zadyma. Ona taką ksywę powinna mieć, zadyma. Nie, to jest konus. No i co pan? O, a najwięcej hałasu robi teraz Bela. Proszę bardzo,
No chodź, Jeściu, Jeściu. Co za krótki spacer był, no. Za krótki. A co jest dla ciebie największym problemem w trakcie jazdy na rowerze? Pieski, kochane pieski. Kochane pieski, nie może być. Dlaczego? No Turcja słynie z tych psów. To są duże psy pasterskie. Bardzo często to są zdziczałe już psy, które mieszkają w lesie albo gdzieś w górach. A tutaj my mamy wściekłe psy. Proszę bardzo. Ale zobacz, naprawdę miałeś problem? Tak, tak. Wiesz co, jak wjeżdżałem do Turcji, przejście piesze między Turcją a Bułgarią jest na takiej wysokiej przełęczy. Małko-Tarnowo bodajże to się nazywa ta miejscowość, o ile dobrze to wymawiam. I wjechałem na tą przełęcz i dostałem takie ostrzeżenie na wjeździe do Turcji. Upierdzielił mnie właśnie taki duży pies. Całe szczęście miałem stuptuty, tam tych warstw miałem dosyć dużo na sobie, bo to była pełna zima, więc ta noga była zabezpieczona, jeszcze stuptuty miałem w dodatku i upierdzieliła mnie taka suka w nogę i to był taki sygnał, Pawcio, będziesz miał jazdę z pieskami w Turcji, nie? I naprawdę przez całą Turcję, tego samego dnia w ogóle wyszło mi naprzeciw gdzieś tam w lesie, bo zjechałem w totalny offroad turecki, dorwały mnie dwa psy, później jeszcze 7 pasterskich takich miałem, z tymi psami to miałem jazdy przez całą Turcję i część Iranu, tą zachodnią część Iranu, ale z psami jeszcze w Turcji miałem na wjeździe tego pierwszego dnia taką historię, totalne bezdroże, gdzieś tam wiesz, polna droga i łąki, pola, pasterze gdzieś chodzący z owcami, lasy w oddali. I dorwało mnie, 7 takich psów mnie otoczyło i widzę, że to są pasterskie psy, daleko gdzieś tam pasterz jest. I stoję na tej szutrowej drodze, patowa sytuacja. Wyjąłem gaz, mówię, psiknę jednemu, no to zaraz, wiesz, rozhula się zadyma, no i dresie. Do tego pasterza mówię, coś muszę zrobić. Psy nie reagują w ogóle, otoczyły mnie dookoła i ujadają. Dresie, cisza, nic. Coraz głośniej w kierunku tego pasterza krzyczę. Zabieraj te psy. Nic, cisza. Już w końcu byłem tam po 5 minutach zdesperowany, no nie mogłem się ruszyć. I widzę, że ten pasterz tam gdzieś stoi i krzycze na cały głos. Zabieraj, kurwa, te psy. Słuchajcie. I psy poszły. Zrozumiał, Turek zrozumiał. Dokładnie. No, ale psy bardzo szybko uczą się polskiego, angielskiego i łaciny. W biegu. W biegu, dosłownie w biegu. Już się tak nauczyłem z tymi psami komunikować. Postawa. Musisz być, wiesz, twardy, musisz pokazać, że ty tu rządzisz. I jak już miałem w Turcji na wschodzie, bo tam właśnie najwięcej tych takich dzikich psów żyje, na wschodzie miałem już taką sytuację, że tylko zatrzymywałem rower, jak pędziły ze 3 na mnie, to od razu, wiesz, wiązanka z łaciny, z polskiego, z angielskiego, od razu wycofał. Ale wiesz, postawa ciała, nie? Pokazywałem, że to ja tu rządzę i one nie mają, wiesz, dostępu do mojej przestrzeni. I działało to. Już później nauczyłem się z nimi dogadywać jakoś i było spoko. No. Taka. No ja widziałam, jak sobie poradziłeś z naszą Afri, która wymaga jeszcze dużo szkolenia i robi na razie dużo hałasu i no, ma zadatki właśnie na bycie psem takim dominującym, agresywnym, ale właśnie swoją postawą, nie? Ty pokazałeś jej, kto tu rządzi i już nie ma problemu, aczkolwiek Tobi jeszcze ma z tym problem, no. I teraz przeciąganie skarpety. Ulubiona zabawa, słuchajcie. Biały też jak pedał. Jak pedał? No i znowu będę musiała wycinać, tak. No. No on szczeka po prostu, on nie atakuje, szczeka. Nawet jak mi spigiem do niego polas, prawdopodobnie to on dalej będzie szczekał. Będzie unikał, ale będzie szczekał. A ta się rzuci po prostu, bez problemu. Jak dorośnie. No i będzie problem, no. No i kto? Kogo mam ciągnąć teraz, co? 3. Dobrze, taką wiązaneczkę mam, tak, oczywiście.
Podniosę? Ile podniosę? Tobie zęby zaraz powybieram, bo to mleczaki jeszcze, nie? Tak, ona ma mleczaki jeszcze, no. No, wie co? Te już mają prawdziwe. Nie, generalnie ja kocham zwierzęta i każdy jeden moment... No, jak widać, jak... my też. Każdy jeden moment w podróży, konie w ogóle, generalnie jakoś mam szczęście do koni, że wszędzie spotykam konie i jakby mam okazję z nimi obcować. No. Często ludzie zadają mi pytanie, jak właśnie ja postrzegam tą moją podróż, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego rower. Forma ośrodka transportu, jakiego używamy, oczywiście do pewnego momentu ona jest luźna, bo można pieszką, można rowerem, hulajnogą, samochodem i tak dalej. No ale jeśli chodzi o te moje podróże, jak ja widzę, tak jak mnie ludzie pytają się, jak ja to odbieram, mam taki obraz dwóch torów szyny, tam gdzie jeżdżą pociągi, torowiska. I są takie dwa równoległe tory, które gdzieś są przy sobie i na jednym torze jestem ja z rowerem i ze wszystkim, co mnie otacza, czyli wszystkie widoki, wszystkie trudności, pogoda, niepogoda i tak dalej, i tak dalej. A na drugim torze są ludzie. I te dwa tory równoległe w pewnym momencie one się łączą. I tak powstaje obraz całej mojej wyprawy, czyli piękno ludzi i piękno wszystkiego, co spotyka mnie, kiedy jadę na rowerze. Tak ja to opisuję, bo tak to po prostu czuję i no i tak wyglądają moje podróże. Mm-hmm. A mogę zapytać, co robiłeś przedtem, czy tam co robisz w Polsce, jak nie jeździsz? Ciężko pracuję. Utyrany jestem przez pół roku od świtu do nocy. Mam swoją działalność gospodarczą. Mam taki komfort, że przez pół roku mogę prowadzić firmę, a później mogę poświęcić te kolejne pół roku na swoje życie osobiste i w tym są też wpisane podróże. Super. No nie sap mi tutaj, tylko powiedz dziękujemy za wizytę. Fajnie było spotkać. Dziękujemy pięknie. Dziękuję. Super było porozmawiać. W ogóle fajnie, żeśmy się poznali i to tak już friends forever, tak coś czuję. A ja dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło, że mogliśmy w ogóle wymienić jakiekolwiek informacje między sobą, doświadczenia. A co ze schabowym? Schabowy był sztosik w ogóle dzisiaj. I nawet obiad wciągnąłem. Było super. Dziękuję bardzo. Bardzo pouczająca rozmowa i spotkanie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za gościnę. Tak przymiło. Nie, super było. No. O, hej. Oglądanie samochodu obowiązkowe, oczywiście. A co tam naładowałeś? No tam parę jest kawę. Jest patencik jakiś zrobiony, rozumiem. No i tak na patenciku, generalnie na patentach się podróżuje. Znaczy dla mnie jest wygodny, a szczególnie po fraud jest wygodny. Super. No tak, moi drodzy, to wygląda. Podróżuje się na patentach, prawda? Dokładnie tak. Stosuje się je wszędzie i w każdym możliwym miejscu. Wykorzystuje się totalnie wszystko, co się ma pod ręką i to działa. I najczęściej to działa bardzo długo, nie? No, tak jak prowizorki sprawnie. W domu, nie? To dokładnie. Najbardziej trwała prowizorka. Najbardziej trwała jest prowizorka. Idziemy na herbatę.